Lecimy, tak? O, to był sygnał. Jak tu żyć? Jak żyć? Ostatnio robiliśmy ciasto z galaretką malinową. Dzisiaj zrobimy ciasto też z galaretką, ale galaretkę zrobimy właśnie z takich pachnących pomarańczy. Całe ciasto zaczynamy robić od biszkoptu. Białka, wolne obroty, będę dodawał cukier. Białka się będą ubijały, a ja w międzyczasie wycisnę sok z pomarańczy. Ładnie się nam białka ubiły z cukrem. Dodaliśmy żółtka, pół łyżeczki proszku do pieczenia. Dodam do mąki mąkę, mączkę ziemniaczaną i proszek wymieszam. To jest to. Od razu dodam skórkę, zobaczcie. Dodajemy odrobinę soku z pomarańczy. No i jeszcze odrobinę oliwy, żeby było wilgotne. O. Forma wysmarowana masłem, delikatnie opruszona mąką i do formy. To co? Do piekarnika. Biszkopt się piecze, ja teraz przygotuję galaretkę. Część soku odlewam. Dodam 30 g żelatyny. Część soku, niecałe, myślę, że tak pół litra zostawimy. Zagotowujemy. Do tego dodamy skórkę. Jeżeli chcecie dosłodzić, oczywiście możemy dodać cukru. Lepiej będzie dodać odrobinę miodu albo syropu z agawy. Ale jeżeli pomarańcze są naprawdę słodziutkie, to myślę, że nie musimy tego robić. Zobaczcie, żelatyna się już ładnie namoczyła, napęczniała. Sok się pięknie zagotował. Myślę, że aromat skórki już przeszedł do całego soku. Żelatynka namoczona też w soku pomarańczowym. Przekładam do garnka. Żelatyna już rozpuszczona. Teraz dodam sok. Bajer polega na tym, że trzeba wylać galaretkę w takim momencie, żeby ona nie wsiąknęła do biszkoptu. Troszeczkę może, ale chodzi o to, żeby ona już była taka żelująca, jak będziemy ją wylewać na nasz biszkopt. Galaretkę z garnkiem umieściłem w misce z kostkami lodu. Niech szybciej ściąga. Tylko pamiętajcie, jak będziecie robić coś takiego, to trzeba bardzo często mieszać, żeby na dole galaretka się nie ścięła, a u góry, żeby nie była płynna. Także ja będę robił polewę teraz, ale co chwilę będę zaglądał, co tam słychać u galaretki. 100 ml śmietanki wędruje do garnka. Włączamy. Niech się zagotuje. Pamiętacie, jak robiłem biszkopciki z galaretką malinową? Przypomnijcie sobie ten przepis. Bardzo polecam. Dorzucamy teraz skórkę z pomarańczy. Śmietanka się już gotuje. Celowo poczekam, żeby się tak naprawdę dość mocno zagotowała, żeby ten aromat przeszedł do śmietany. Myślę, że starczy. Wyłączamy. Wsypuję czekoladę. Nie będę mieszał od razu. Niech czekolada rozpuści się pod wpływem ciepłej śmietany. Biszkopt ładnie odszedł od formy wysmarowanej masłem. Zetnę z góry część biszkoptu. Mam tu formę. Tym razem same brzegi wysmarowałem delikatnie oliwą i opruszyłem cukrem pudrem. Wstawiam biszkopcik na dno. Dociskam, żeby wypełnić biszkopt. Wstawię do lodówki. Niech ten czas, jak tu nam galaretka ściąga, biszkopt też niech się chłodzi. Zobaczcie, to jest właśnie ten moment, w którym musimy wylewać galaretkę na biszkopt, bo za chwileczkę nam galaretka stężeje. I wylewamy na przygotowany wcześniej biszkopt. I teraz mamy pewność, że galaretka nie wsiąknie w biszkopt i wkładam ciacho do zestalenia się do lodówki.
Do polewy dodałem masło. Ciekawe, czy galaretka się ścięła. Jasne, że się ścięła. Nie było innego wyjścia. Jak ona już tak ładnie ściągała, wylewamy polewę. Ładnie nam zaczyna gęstnieć, że mogę zrobić wzorki. No i dobra. I to by było na tyle. Polewa smaczna, czekoladowa, z delikatną nutką pomarańczy. Jeszcze na chwilę wędruję do lodówki i będziemy mogli zobaczyć, co nam wyszło. Podoba się wam? To ciasto można zrobić na milion sposobów. Ja wybrałem dzisiaj czekoladę i pomarańcze. Myślę, że to był dobry wybór. Pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć sobie dzwoneczek, podzielić się przepisem ze znajomymi. No i zapraszam poniedziałki, środy, piątki o 16 na nowe odcinki. Cześć!